Pani poseł, jesteśmy na zjeździe delegatów regionu jeleniogórskiego NSZZ Solidarność. Jednym z gości jest również szef Komisji Krajowej Piotr Duda. To świadczy o takiej trosce szefa Solidarności nad regionem jeleniogórskim i pewnej sympatii dla tego regionu i też, co sam stwierdził kilka miesięcy temu w rozmowie ze mną, podziwu dla jego działalności na tym trudnym terenie. Tak, rzeczywiście teren nie jest łatwy zarówno dla Solidarności, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj trzeba dużo więcej się napracować, żeby zdobyć przychylność i zachęcić ludzi do współdziałania. Natomiast to, że jest Piotr Duda, to dobrze, bo my też mamy bardzo dużo problemów pracowniczych do rozwiązywania i ta przewodniczący zawsze podnosi po pierwsze rangę zjazdu, a poza tym może też wesprzeć i ludzi zachęcić do działania w związkach. Ja tutaj mogę powiedzieć, że jest mi miło, że związki tutaj dzisiaj podkreślały moją rolę i współpracę ze mną. Nawet się tego aż tak nie spodziewałam, ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że ta moja praca jest taka równoległa. Współpracujemy zarówno jeśli chodzi o uroczystości patriotyczne, a także sprawy trudne związkowe. Tam, gdzie związki nie mogą napisać pisma, bo proszą o wsparcie, to często te pisma do prokuratury, do ministerstwa, do prokuratury generalnej pisze. Szczególnie taką bolesną sprawą jest sprawa Jelchemu. W zasadzie tutaj związki stanęły pod ścianą i tutaj do mnie była prośba, żeby zacząć tę sprawę w jaki sposób interweniować. Napisałam wszędzie, od Rzecznika Praw Obywatelskich do Prokuratora Generalnego, Ministerstwa Skarbu, Państwowej Inspekcji Pracy, bo wydaje się niebywałe, że można być bezsilnym wobec takiego oszustwa, takiego łamania prawa. W tej chwili zaczynają się inspekcje, kontrole, zaczyna się coś dziać. Cieszę się z tego i cieszę się też, jest mi miło, że związki doceniają współpracę ze mną. Natomiast dobrze, zawsze dobrze, jak szef jest w terenie i dogląda spraw i widzi, co się dzieje, odczuwa nastrój, widzi przychylność, bądź nie, także jestem bardzo zadowolona, że mogłam się też z Piotrem Dudą się spotkać i porozmawiać. Witam bardzo serdecznie. Ja króciutko, jestem nie po raz pierwszy w tej kadencji w regionie jeleniogórskim. Było kilka spotkań, na których bardzo chętnie przyjeżdżam, zresztą w ogóle tutaj na południe. Podczas swojej kadencji tak faktycznie byłem w każdym regionie Solidarności w naszym kraju, a w niektórych i kilka razy patrzę tutaj na przewodniczącego Kazimierza. Dla mnie bardzo, bardzo szczęśliwy region i miasto Wrocław, gdzie zostałem wybrany na przewodniczącego Komisji Krajowej, co dla mnie jest było wielką i jest nobilitacją. Ten czas szybko biegł i dobiegł końca, właściwie powoli dobiega końca, bo jesteśmy podczas wyborów struktur regionalnych, a także sekretariatów i sekcji branżowych, co jest dla nas bardzo ważne. Ale przede wszystkim to jest taki moment podsumowania tego, co nam się udało, czego nam się nie udało, z czego musimy wyciągnąć wnioski, co musimy poprawić. Tak to wygląda, że jesteśmy najbardziej demokratyczną strukturą w naszym kraju, bo nasze wybory rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku, gdzie wybieraliśmy się od dołu, czyli w organizacjach zakładowych, wydziałowych, zakładowych, regionalnych, żeby zdobyć mandat delegata na region, to nie jest taka prosta sprawa. Dlatego w przeciwieństwie do polityków, którzy się różnie wybierają, to przez internet, to jak sobie po prostu w nocy wymarzą albo sobie wymyślą, to tak się po prostu wybierają, tak im pasuje. Także my jesteśmy naprawdę strukturą demokratyczną, nasza ordynacja wyborcza od iluś lat jest niezmienna i to jest dla nas bardzo ważne, że to pokazuje takie podsumowanie, obraz naszej działalności, ale powiem Państwu jedno, bo jesteśmy także w trakcie, właśnie w dzisiaj ostatni dzień kampanii wyborczej do Europarlamentu i powiem krótko, moja kampania wyborcza, jestem o tym przekonany, bo współpracuję i z Frankiem, i tutaj i z kolegami, i z Kaziem, i z Bogdanem, że nasza kampania wyborcza rozpoczyna się w momencie wybrania nas na funkcję przewodniczących. I to jest dla nas jasne. My w związku nie uprawiamy żadnej kampanii. Nasza praca czteroletnia jest w zupełności wystarczająca dla delegatów, dla członków związku, aby nas ocenić pozytywnie lub negatywnie. I życzę tego, aby politycy w taki sposób podchodzili, mniej marnowali wtedy pieniędzy publicznych na różnego rodzaju lekko śmieszna, może nawet i kretyńskie spoty czy billboardy za nasze budżetowe pieniądze, bo jeżeli oni robią siebie idiotów, to niech robią, jeżeli próbują z nas robić idiotów, no to już musimy się przed tym bronić. To tyle, jeżeli chodzi o wizytę, na pewno tutaj w swoim wystąpieniu będę chciał delegatom podziękować za te 4 lata akcji wspólnych działań, bo chcę Państwu powiedzieć, że
Solidarność to nie tylko zakłady pracy. My faktycznie i podczas tej kadencji zawsze staraliśmy się wychodzić poza zakład pracy i właśnie takim przykładem był region jeleniogórski, który potrafił nie tylko działać dobrze w swoich zakładach pracy na terenie regionu, ale i w poszczególnych miastach regionu, a jeżeli była potrzeba, to zawsze był region jeleniogórski do dyspozycji, jeżeli chodzi o poziom kraju i to jest bardzo ważne i to doceniam i po to też przyjechałem tutaj podziękować. Biorąc pod uwagę nasz region, my tutaj naprawdę mamy bardzo ciężką sytuację, ze względu, wydawać by się mogło trójstyk, tak, z tych granic niemieckiej i czeskiej powinien, wydawać by się mogło niektórym wpływać na rozwój tego terenu, ale odcięcie infrastrukturalne, no, drogowe, kolejowe, Jeleniej Góry i otoczenia, no, skutkuje tym, że właściwie wszyscy stąd uciekają. I to, co było już powiedziane wcześniej, problem dotyka nawet wielkiego naszego przemysłowego regionu, czyli Bogatyni Zgorzelca, gdzie ktoś tu wspominał o tym, że przenoszone jest większość działań, decyzyjność pełna jest przenoszona do Bełchatowa. I to również wpływa, za tym idą odpływ pewnych dziedzin działalności tych przedsiębiorstw, co skutkuje zmniejszeniem z jednej strony zatrudnienia, z drugiej zmniejszeniem ilości wpływów podatków. Więc negatywnie po prostu to wpływa na rozwój po prostu samorządowy czy poszczególnych miejscowości naszego regionu. I to, co powiedziałem, brak infrastruktury, drogi, koleje łączących z resztą kraju po prostu nasz teren, no też skutkuje tym, że konkretne firmy, konkretne przemysły przenoszą swoją działalność do centrów, do ośrodków centralnych. My mamy bardzo mocną współpracę z kolegami związkowcami DGB niemieckimi i czeskimi i właściwie wszędzie się powtarza ten sam scenariusz. Ucieczka młodych ludzi, demografia, tragedia pod względem demografii, bo odpływ tych młodych ludzi plus normalne kwestie demograficzne, negatywne, no skutkują z tym, że za chwilę będziemy sypialnią dla osób w wieku emerytalnym czy rentowym, czy przedemerytalnym. Natomiast brak rozwoju przemysłu szczególnie, bo ktoś, kto opowiada, że ten teren może przeżyć tylko i wyłącznie z turystyki, to opowiada bzdury. Tylu ludzi nie jest w stanie ani się z tego tutaj utrzymać, ani po prostu nie jest w stanie po prostu przeżyć i zaangażować się we wszystkie te działalności turystyczne. Musi być przemysł. Jeżeli będzie on zwijany, no będzie to dla nas wielki problem. Problemem jest również to, że nowo powstające zakłady, bo zdarzają się takie, zatrudniają ludzi przede wszystkim na umowy śmieciowe, na samozatrudnienie, co również skutkuje tym, że ci ludzie zarabiają minimalne środki finansowe. A co to powoduje? Że właściwie oni nie mają środków takich, które pozwolą rozwijać się usługom czy innym dziedzinom jakby takiej drobnej działalności, bo starcza im tylko na chleb i na ewentualnie jakieś podstawowe kwestie ubioru. To musimy totalnie w naszym regionie zmienić, doprowadzić do sytuacji, żeby samorządowcy, przedstawiciele parlamentu, którzy przede wszystkim powinni być z tego terenu, bo niestety na dzień dzisiejszy duża część ich pochodzi z Warszawy, z innych miejscowości, gdzieś tam z głębi kraju, żeby reprezentowali, żeby stworzyli konkretne lobby w kierunku rozwoju naszego terenu. I często o tym rozmawiamy właśnie z decydentami. No, na dzień dzisiejszy niestety jest ten dialog, jak wiemy, no zupełnie leży, mówię o obecnej koalicji rządzącej, która lekceważy totalnie związkowców, ale i zwykłych ludzi, zwykłych pracowników, więc efekt jest taki, że musimy zrobić wszystko, żeby po drugiej stronie był partner, który będzie z nami prowadził dialog.